witam. Cześć. Dobry, cześć. Krzysztof. Krzysztof. Miło mi. Pierwszy raz, co? Tak. No zapraszam tam wyżej, pod kościół, do zdjęcia. O, witam najstarszego uczestnika. Jak tam zdrówko? Jakoś jest. No to dobrze. Witam, cześć, cześć. Cześć. Pierwszy raz, nie? Nie. Nie? Nie. A? Aha. Cześć, cześć. 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 Witam, cześć. Pierwszy raz. Cześć. Cześć. Nie. O, to już któryś raz, nie? Trzeci? Z wami drugi, a po mnie trzeci raz. Witam, cześć. O, cała ekipa. Cześć, cześć. Krzysztof, miło mi. Pierwszy raz. Witam. Nie, no ja byłem w tamtym, ale z Paczkowski. A, no, tak krótsze. No to teraz tak, no, sprzęt jest. Także fajnie, fajnie. To proszę podejść tutaj tak pod tą ścianę kościoła do wspólnego zdjęcia. Trochę nam... Cześć. Jak tam? No to fajnie. Pogoda świetna, co? Mam jeszcze półmaraton, ale to jakoś dam radę. Kiedy, kiedy? Tydzień temu. Aha. O, szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Ojciec proboszcz Jacek Leśniarek. Zapraszam, zapraszam, proszę Państwa. Proszę bardzo. Proszę. Podejdźcie do ojca proboszcza. No cześć. Cześć. No, proszę, cześć. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Z okazji 14. pielgrzymki rowerowej pismo do Was kierował Prymas Polski, który zapewnia Was o pamięci modlitewnej grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie oraz wieloletni sekretarz, kapelan, powiernik, przyjaciel Jana Pawła II, kardynał senior Stanisław Dziwicz. Proszę przyjąć serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa na czas przygotowań uprzedniego organizowanej oraz 14. pielgrzymki rowerowej wokół Jezioraka w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. Dzielę Państwa radość jako organizatorów wydarzenia wciąż rosnącego zainteresowania pielgrzymką rowerową, które przyczyniło się do opracowania trasy dla Rosji. Tegoroczna pielgrzymka rowerowa wokół Giżeraka zyskuje wyjątkowy charakter ze względu na 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na przewodniczącego Piotrowa. Nigdy wspólne spotkanie będzie tak z okazji dla więcej naboru, dodatku historycznego publikatu świętego Jana Pawła II. Serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem Stanisław kardynał Dziwicz. Udzielam Państwu błogosławieństwa, życzę bezpiecznej drogi, żeby wszyscy mogli dotrzeć. Proszę dbać o siebie, nie szarżować, aby nikomu nic się nie stało, aby to było piękne, radosne wydarzenie. Ten dzisiejszy dzień, święty Niedzieli Palmowej. Niech Was błogosławi, strzeże i darzy łaską Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Ojcze proboszczu, zapraszam do wspólnego zdjęcia tutaj, tak? Na tych pokropnych, na trochę wodą. Ostrożnie. Niech Panie szanują mężczyzn, tak? Nie wyprzedzają, nie szarżują, tak? A Panowie sobie już wtedy poradzą. To tutaj zapraszam, tak, właśnie w ten sposób, tylko odstawię troszeczkę rower. Proszę bardzo. Radek, troszeczkę bliżej. Ja bym prosił, żeby jeszcze mi ktoś zrobił. Daj, zrobię jeszcze. O, super. Kilka nawet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkim życzę szerokiej drogi, nawet gdy będzie miejscami bardzo wąska. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję ojcze. Jeszcze jest trochę czasu. Która to jest godzina? No to jeszcze chwilkę, nie? Poczekamy na pozostałych, bo tak 9:37 startujemy. Ja tylko powiem, że tak, poruszamy się w kolumnach dwuosobowych, grupach 15-osobowych. Pierwszy przystanek robimy w Siemianach, tam na przystanku, jak zawsze. I potem będziemy się omawiać na kolejne. Dbajmy o własne bezpieczeństwo, odstępy. Jedziemy tak z prędkością około 20 km na godzinę. Nie? Komuś będzie się wydawać za wolno, no to kółeczko do tych ostatnich zapraszam. Porozmawiajmy, pokontemplujmy, wspominajmy Jana Pawła II. Poczekamy chwilkę. Cześć, witam. Pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Krzysztof, organizator. No to fajnie. Fajnie. A co? Witam. Walek trochę późno, kurczę, już prawo, że nas wyszedł. No ja to tak mam. Radek! Radek! Radek, spójrz tu. Cześć, cześć. Jesteśmy w rodzie uczestnika. A, no to świetnie. Mamy Bydgoszczy, Marowę, to muszę pojeździć. No właśnie słyszałem, że ktoś z Bydgoszczy przyjechał. Rozumiem, że mimo problemów pogoda jest wymodlona. Pogoda wymodlona, piękna. Krzysztof, witam na 14 Bydgoszczy. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Jak kondycja jest, tak? Rower wyśmienity. Mówię, że pierwszy raz w zeszłym roku tutaj byłem. I akurat mi się spodobało i także polecam. Nawet tutaj... I szukałem plakatu z zeszłego roku i znalazłem. Dał mi ten biuro informacyjne. To ty szukałeś, co Serafina mnie dzwoni, tak? Słucham? Bydgoszczy. A ty szukałeś? Tak, tak, tak. Także udało się i no to dobrze, dla mnie fajnie, wyjątkowy plakat. Jestem akurat reklama w moim mieście, powiesiłem tam, chłopaki patrzyli, oczywiście zaczęli się bardziej interesować. Jeszcze jedno? To do zdjęcia proszę. Dzięki. Cześć. Jeszcze czekamy, jeszcze powinien dotrzeć osoba. Mam z czasem? Nie wiem. Szukam mojego roweru. 9:30. Aha, no to jeszcze 5 minut. Małżonka? Nie masz? W pracy. No, to pracy jeszcze. Wstał o 4:00 i pojechał. No tak to bywa, nie? Żeby ktoś odpoczywał, ktoś musi pracować. Witam najpierw najlepszego przewodnika w Polsce. Cześć, witam, dzień dobry. Słuchaj, proboszcz już był, już tu błogosławił. A sam był osobiście? Był osobiście, no. Z kim jechać? Z tobą jechać czy z nim jechać? Nie no, ze mną. Da radę? Ze mną. Może z nim się da. Jak się dowiedziałem w zeszłym roku, najlepszy przewodnik w Polsce, tak? Tak, tak. I nic się nie zmieniło. No ja, znaczy jedynie zmieniło się, mam nadzieję, jeszcze na lepsze. Tak. Dzień dobry, najlepszego przewodnika w Polsce. O, dziękuję pięknie. Z Bydgoszczy. Już się, z Bydgoszczy. To z kolegą jechać czy z kolegą? Udało się dotrzeć. Chyba dam raz. Z kolegą. Chyba z kolegą. Wiesławie, witam cię serdecznie. No, to jest pierwszy. Człowieku szczerze, ile w roku 2017 przyjechałeś kilometrów? Nie, było mi 21 000. Albo i więcej. Albo i więcej. Normalny biały człowiek tyle nie jeździ. Myślałem, że żeś zaspał. Cześć, Krzysztof. Nie, też bym pojechał, ale kurczę, anginę mamy i śpiewanie mamy w sobocie. Zdrowie najważniejsze. Oj, bo Krzysztofa bawi się. Ale tu będziemy w intencji też w. Nie, no ja z wami bym tam kiedyś się wybrał, nie? Trochę za prędko jedziecie, kurka, woda. To znaki Paczkowski, 12:30 i taka rodzina. Nie, chodzi o to. Cześć, cześć. No powiem ci, że mnie zmobilizowałeś. Cześć. Super, fajnie, że jesteście. No super, proszę bardzo, proszę. Dobra. Poczekacie na grupę rodzinną o godzinie 13:30? Tak, w Giżerku. W Giżerku? Podejdź, ja sobie też zrobię. Super. Kochani, za mocno się nie spieszcie. Tak, żebyście na tą godzinę 13:30. Dobra. Zatrzymujemy się na przystanku w Siemianach. Spotykamy się o 13:30 w Giżerku z grupą rodzinną, którą prowadzi pan Dariusz, najlepszy przewodnik na świecie. No. Także nie ma co się śpieszyć. To co, rozpoczynamy sezon turystyki rowerowej w hołdzie dla Jana Pawła II. Witam, cześć. Witam. Pozdrawiamy Poznań. Dla relaksu. Cześć. I jest rekord, 45 jesteś pielgrzym. Tak, tak. W tamtym roku było 44, 44 żeśmy wyjeżdżali. 45. Zegarki mierzały jeszcze raz. No to podjeżdżało, wiesz? Nie, za zimno im się wydawało. Słuchaj, tak ciepło nie było, 10 stopni. Minus jeden. Ile robię fotę? Nie, bo pierwsza ten 30 musimy pod widzielkiem mieć. Doradka. Proszę. Mam kolejnego gościa, co nami pojedzie. O, super. Gdzie jest? Do Gdańska. 26 sierpnia. Peniak jak będzie miał nic. Twoje Franciszku. O. Najstarszy uczestnik. Jeszcze raz. Uwaga. Witaliśmy się? No właśnie. Dołączyli do nas. Uwaga. Michała, chodź. Chodź. Niech będzie. Paniak człowiek. O! Promocja! Super! Na sprzedaż! A, wtedy! Powiedz. Co tam? Podjedli? Popili? Odpoczęli? Ale słuchaj, taka pogoda jeszcze tak ciepło nie było. Fajna pogoda. No, po 10 stopni, to jednak cieplej. Mamy fotę? Nie mamy fotę, nie? Teraz nie wiadomo. Poszło? O co chodzi? Takim uwagą patrzymy. No to odbieramy się? To koło Zośki. Wierzwał, gdzie się zatrzymujemy. To pominało o jakiejś tam nowej grupie biegaczy. Coś. To co, jedziemy dalej? Elu, odpoczęłaś? To jedziemy. Na razie się idzie dosyć z tym. Ale że ona tak się parła. proszę, proszę, proszę o uśmiech. Czemu co? To ja... O kurczę. Ale dzwoną czy zakochane? To jak dzwoną to dobrze. Mają sok z grudziaków. No, wzmacniający. No jak dzwoną to dobrze. Poczekaj. Jeszcze jeden. Dzięki. To z tamtego roku nie odebrał zdjęcia pamiątkowego. To z tamtego roku zdjęcia nie odebrał. Kto w tamtym roku był, a nie odebrał zdjęcia? Proszę. Proszę. Marian, byłeś w tamtym roku? Też na pamiątku? A ja wezmę. Proszę. Kto tam nie odebrał z tamtego roku? Proszę, ja drugie. Z tamtego roku, nie? To mam jeszcze z 11 pielgrzymki, który był. To był rok, który? 15. Ktoś jeszcze nie odebrał? Franciszku, z tamtego roku? No to. A w 15 roku? Mi się wydaje, że też. Proszę. Z tamtego roku zdjęcie ktoś? Też? Nie. Ewentualnie bym przygotował. Dokładnie. Kto z tamtego roku nie odebrał zdjęcia? W tym roku będzie na niepodległości tą kolonę. Tak. Od piątku. W piątku 31 marca. A to tam były reklamy? Słuchajcie, z tamtego roku naszych życiu? Właściwie, chodź z nami. Zrobiłbyś nam zdjęcie. Chodź. Ja idę między dziewczynę. Karnet. Za małym jak po 2 miesiącach. Podał mi z swojego maila, nie? Tak, Krzysztofie. Jak tam, Aniu? Tak? No, na razie. Jedziemy dalej, tak? Zatrzymujemy się na rogatkach zalewa, tylko bym prosił nie na ulicy, tylko tam na tym placu, na tym polu. Jedziemy! Kto nam zrobił? Ja to nie. A jak sztampę do bory? Jeszcze lepiej niż po wodzie. Będziemy długo czekać? Nie. W Śliwie koło sklepu się zatrzymujemy tradycyjnie. Na śliwki? Tak. Też muszę. Nie, księdz mi kupił, bo moją zgubił, to... A co? Jest ciepło. Sobie nie poradzę, ale w zeszłym roku już szala się strzelała. Twarz jest spalona w tych piętach jeszcze, ale no wrażenia. Jak widzę gdzieś Jana Pawła II pokazuje, nie wracają moje. Jest śliwa. Coś tak nas mało, że się tutaj pochowali. Nie! Co nie? Mamy 14 kwiatów. Pani Miłosława z Prezji. Na niepodległości, koło, tam koło. To co, jedziemy? Jest nasz kolega jeszcze, patrz, myślałem, że już końcówka. Ten na końcu ma najgorzej, na końcu. Jak tam? Ciężko? Stąpa. Tam na tym placu i kto będzie chciał tu pojedzie asfaltu, kto będzie chciał tu przez las. No ty to masz taki sprzęt. To wiem, że tak. Policja, nie? Tam. Tak, kto tam chce asfaltem, tu asfaltem 5 km więcej. No i spotykamy się już w Giżerku, nie? Plus 10 jeszcze może dojedzie. Dużo, dużo. Także koło setki nas będzie. Jechaliśmy tu w ogóle przez lasy, prawie cały czas przez lasy. Tam ci mają takie fajne rowery wyścigowe, to niech sobie ścigają. To? Nie. Niech oni to mnie ostrzegają. Dobrze. Tak? Czyli coś nowego. witam. Jeszcze raz się widzieli. Gdzie tam? O, pani Ela przyjechała też, dała radę. A kurczę, a ja opowiadam, że najlepsza rodzinka w Iławie, kurczę, była rok temu, a w tym roku... Też jest. Co? Wszyscy na dwóch kołach. Cześć. Daj panu też. Cześć. Dzisiaj wszyscy pytają. Tak, my żeśmy się widzieli. Też, nie? Wszyscy się. Ale co, to się widziałem? Tak, no. A czemu nie na dłuższy odcinek? Dzieci. No tak, no. Darku! Tak, zapraszam. Dzień dobry. Pod kapliczkę od razu. Dzień dobry, zapraszam pod kapliczkę. No, dzień dobry, zapraszam pod kapliczkę. No jak rodzina, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz witam. Cała historia o Janie Pawle II już opowiedziana. Witam sąsiadkę, cześć. Witam. No. Zapraszam wszystkich pod kapliczkę, tak? Tak, zapraszamy pod kapliczkę do wspólnego zdjęcia. Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry, witam. Zapraszam pod kapliczkę do wspólnego. To, no, to tym bardziej właśnie zapraszam. No. Tak. Proszę, jak tam wygodnie. Nie, właśnie zapraszam do kadru. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Tak. No pani rok temu była, nie? No tak, myślę, że tam. Prosiłem tam wójta, żeby trochę wysypał, może jeszcze jakimś tym kruszyłem, kwarczem, bo było straszne błoto 2 tygodnie temu, ale już nie wiem, tak, trochę bardzo. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Teraz do wspólnego zdjęcia. Chodźcie. Idę. Pana Franciszka szukam, najstarszego uczestnika pielgrzymki. Co? Za chwilę, na razie wspólne... Dobrze, wspólne zdjęcie i potem, nie? Szukam pana Franciszka, jeszcze może nie dojechał. O, jedzie pan Franciszek. Nie ma, bo ja go poznałem. Akurat tak się ustawimy. Jeżeli Państwo myślicie, że pogoda jest kwestią przypadku, to jesteście w błędzie. Zapraszam. Jest nas dużo, to proszę ściaśnić się. Ciasno to przyjemnie. Pani Renko, bez Pani zdjęcia nie będzie. Proszę, Waldek, proszę. Tradycyjnie, zapraszam. Andrzeju. Proszę Państwa, na zdjęciu po raz pierwszy będzie ponad 100 osób. Tradycją pielgrzymki jest, że te piękne kwiaty składa pod kapliczką najstarszy uczestnik. Razem z najmłodszym uczestnikiem. Pan Franciszek, 75 lat. Proszę brawa dla tego pana. Najmłodszego uczestnika wycieczki, chodź z nami, razem z panem Franciszkiem. Ale najpierw do zdjęcia wspólnego. Najpierw do zdjęcia, tak. Dobra. Kojarzą państwo? Tam gdzie kominiarze są. Tam gdzie kominiarze, o właśnie. W piątek, od piątku można było. Tak woli informacji, najstarsza i największa pielgrzymka rowerowa, co ma w imieniu Jana Pawła II w Polsce. Nie ma takiej drogi. Także gratuluję uczestnictwa. 14. pielgrzymka. Poproszę pana Franciszka o złożenie kwiatów. Brawo dla Krzysia! Brawo dla Jana Pawła II. Gdzie położyć tu, żeby tu tak było ładnie? Gdzie położyć? Dobrze. Ja rozdam teraz słowa barki i odśpiewamy barkę. Proszę porozdawać. O. Słowo barki, proszę bardzo. Nie ma już za rok. Nie ma już barki. 31 marca w przyszłym roku robimy wszystko, żeby było ponad 100 osób na trasie. Dobrze. Proszę, proszę bardzo. Proszę barkę. Asiu, masz? Macie? Tak, ale świetna statystyka z tyłu jest. A, no jest, jesteście. Proszę barkę, macie? No mamy. Barkę. Poprosimy naszego kapelmistrza tutaj. Kapelmistrz? Tam jest kapelmistrz. Nie widzę. Poprosimy naszego kapelmistrza o zaintonowanie. Komu, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dwie zwrotki, tak? Nie. No. No to myślę. Z dobrego serca. A jak? Dobra, już, dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 14. pielgrzymka, na której rekordowa liczba uczestników, bo z osobami, które do nas dojechały samochodem, ale to nie będziemy głośno mówić, jest nas ponad setka. 45 osób, które przyjechały trasę, ja ją tak fajnie na Facebooku nazwałem dla dorosłych, było kilka komentarzy pod tym pejcem dla dorosłych. Natomiast rodzinna, ta młodzieżowo-rodzinna trasa 47 osób. Także kochani, ponad 90 osób, później jeszcze jakieś osoby dojechały, także prawdopodobnie jest nas koło kaplicy setka. Tyle osób jeszcze nie było. W tamtym roku, w przyszłym roku, kochani, bijemy rekord, to będzie to 15 pielgrzymka. Termin Krzysztof już wyznaczył, także Państwo tam sobie rezerwujcie. 31 marca, 9:37, ze mną, z Dariuszem, 12:30. A Państwa, Tak, pogoda zamówiona, u Jana Pawła II. Pogoda jest zamówiona, nie tak jak było na pielgrzymce, o której dosłownie 3 zdania powie Krzysztof. Proszę bardzo. Krzysztofie, o pielgrzymce, gdzie mieliście troszeczkę niższą temperaturę niż dzisiaj. Przodem do Państwa. To było -9 i był dylemat, czy jechać wokół Jezioraka Dużego, czy skrócić trasę. Skróciliśmy, przejechaliśmy 12 km, ale pielgrzymi mówią: Krzysztofie, to nie jest pielgrzymka. Jak nie jest wokół Jezioraka, to nie jest pielgrzymka. Więc umówiliśmy się za 3 tygodnie i objechaliśmy Jeziorak cały. Ale Krzysztof jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniał, że 2 osoby z uczestników nie zgodziły się z tym, że kończymy. Tak. 2 osoby pojechały. W ten mróz, w ten śnieg, do dzisiaj jadą. I ślad po nich zaginął. I ślad po nich zaginął. Postanowili, że pojadą. Krzysztof mówi: słuchajcie, nie jedźcie, bo jest pogoda i taka. Nie, twardziele, pojechali. No i Krzysztof do nich czeka, na nich czeka do dzisiaj. To był rok który? 2012 rok. 2012. Czekam. Nie, to był żart. Gdzieś tam jeszcze jadą pewno. Krzysztof, 2 zdania jeszcze, skąd ten pomysł? Bo to jest, proszę Państwa, takie wręcz niesamowita historia związana z tym, jak Krzysztof rok przed pierwszą pielgrzymką był w Rzymie i miał, nie tak jak my, tylko wirtualnie, ale w sposób fizyczny, miał okazję jako ten, który samotnie jechał z Iławy do Rzymu, dotknąć już teraz świętego Jana Pawła II. Jakie, Krzysztof, wtedy refleksja była? No ja byłem, szczerze mówiąc, przygnębiony. Widziałem te radosne oczy, te młode, te pełne energii, pełne życia, ale ciało niestety już odchodziło. To już była mumia, nie? Widzieliśmy papieża w tym pięknym tronie, ale to nie był tron, to był wózek inwalidzki. Także ja po tym spotkaniu byłem bardzo rozgoryczony, ale serce radowało spotkanie z Janem Pawłem II. Do dzisiaj, jak widzę gdzieś w telewizji, to zawsze mam przed oczami to spotkanie z Janem Pawłem II. Ucałowałem pierścień papieski i podziękowałem, powiedziałem: Ojcze Święty, dziękuję, że jesteś, bądź z nami. Pozdrawiam od mieszkańców 700-letniej Iławy. I za rok? Zostałem pobłogosławiony, przekazałem te dary od mieszkańców, od burmistrza, od Rady Miasta, od skazanych, od funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zawsze się zastanawiałem, co by było za rok. Za rok nic by nie było, papież 2 kwietnia o 21:37 odszedł do domu ojca. Ja w ten dzień, czując, że odchodzi, udałem się w pielgrzymkę tutaj wokół Jezioraka, tak kontemplując. Zajechałem tutaj na Giżerek, pomodlić się właśnie intencji odchodzącego Ojca Świętego i to była ta pierwsza pielgrzymka. Na tej pierwszej pielgrzymce byłeś sam? Byłem sam. Dziękuję, że tyle tutaj osób się zgromadziło w chodzie dla Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy sezon turystyki rowerowej i życzę szczęścia na tych nowych drogach, tegorocznych drogach. Zapraszam w przyszłym roku na 15. jubileuszową 31 marca w niedzielę, tak jak wspominałem, 9:37. Zdjęć proszę szukać z tej pielgrzymki na stronach Gazety Iławskiej i Info Iława na moim Facebooku. Natomiast jak Krzysztof mówił, zdjęcie fizyczne, pamiątkowe, papierowe do odebrania już w piątek, to jest tom kolor, nie ten na Kopernika, tylko tom kolor na ulicy Niepodległości dla starszych mieszkańców Iławy, których niestety tu nie ma. To jest tam, gdzie kiedyś miał Tadajewski sklep, za Tadajewskim, a współcześnie bardziej tam, gdzie mamy cukiernię Bieńkowskiego, obok kominiarze i obok mamy ten. Kochani, grupa rodzinna, najpierw puścimy tych dzikunów z trasy dla dorosłych, niech sobie jadą, natomiast my równie spacerowym i sympatycznym tempem wracamy sobie do Iławy, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I na sam koniec ja bym chciał tak: wielkie brawa i wyrazy naprawdę głębokiego szacunku dla Krzysztofa za to wszystko, co on zrobił. Słuchajcie, dziękuję, ale dziękuję Wam przede wszystkim, bo cóż by była za pielgrzymka bez Was. Tak? Jedziemy tą samą drogą, tak jest. Jutro już będzie pogoda gorsza. Bo dzisiaj zamówiona jest. Dziękujemy serdecznie. Też dziękuję, zdrówka życzę. Do miłego zobaczenia na trasie. Pięknie było. Wertykalnie. Bez butów, dobrze. Bez butów. A gdzie małżonek? W domu. Super. Dzięki. Obiad gotuje. A właśnie, no tak chciałem powiedzieć, ktoś musi gotować, nie? No tak, no dobra. razem odbywamy do grupy. Darku, z Urszulą, najwytrwalszą kobietą na pielgrzymkach. Ale kto ci pozwolił? A ja! No ty! A jak się pozwala? A ja bym może tak wyłożyć. Children of the night. Today, tomorrow, I'm waiting. And yesterday, it's already started. Open your eyes. Children of the night. Today, tomorrow, I'm waiting. And yesterday, it's already started.